to jest początek końca polskiego rolnictwa. Jeśli Ukraina, a prędzej czy później to się pewnie stanie, wejdzie do Unii Europejskiej, to polskie rolnictwo leży. Minister rolnictwa obiecał położyć głowę. Ja chcę powiedzieć, że rolnicy z Podkarpacia już ostrzą topór na głowę ministra Telusa. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj w imieniu wszystkich rolników, którzy reprezentuję wszystkich szanownych państwa, którzy mamy bardzo, bardzo duży problem. Z tego względu, że nasze płody rolne poleciały prawie o 120% do dołu. Wracając do tej sytuacji, która miała miejsce na początku, myśleliśmy, że to nie będzie takie ciężkie, ale przełożyło się to bardzo źle na naszych rolników, gospodarstwa. Młodzi rolnicy chcieli jakieś inwestycje przeprowadzić, w tym momencie wstrzymali się ze wszystkim zakupu sprzętu jakiegokolwiek, z tego względu, że nie mają płynności finansowej, bo sprzedają płody poniżej kosztów produkcji. Wyprodukowanie danego produktu, czy nawet zboża, czy rzepaku przekroczyła wszystkie normy, które do tej pory mieliśmy zrobić. Rzepak, który kosztował 3000 zł, a dzisiejszy kosztuje w granicach 1400 zł. Pszenica, która kosztowała na żniwa w granicach 1700 zł, na dzień dzisiejszy kosztuje konsumpcja, podkreślna konsumpcja, z której się wyprodukuje i chleb, i produkty mączne, i makarony, kosztuje 630 zł. Szanowni Państwo, zobaczcie, jakie to jest przełożenie. My jesteśmy naprawdę poszkodowani w tym momencie. Wracając do tej sytuacji, która miała miejsce na przejściach granicznych, zostało nic niewytłumaczone odnośnie zboża technicznego. Dużo o tym się mówiło. Przykryła to rakieta, która wleciała do naszego kraju. Teraz na dzień dzisiejszy ostatnie cuks tak samo przykryło naszą sytuację rolniczą. Czyli po prostu nie mamy tu żadnego przełożenia na naszych rządzących. Cały czas oszukują. Pan Telus, minister rolnictwa, powiedział, że daje głowę, że do końca czerwca wszystko z Polski zostaje wyimportowane. Niestety, z tego co my widzimy, zostanie to wszystko w naszych spichlerzach, bo na całym tu Podkarpaciu zaledwie parę podmiotów dobrze płacą, jeszcze podmioty są już całkowicie zbożem zalane, także nie mamy szans tego sprzedać. Odnośnie nawet nowelizacji prawa budowlane, odnośnie tych silosów, to tak się bardzo głośno i cało szczerze się mówiło, czy wiatr. Żadne prawo budowlane zostało jeszcze nie znowelizowane, zmodyfikowane, czyli nie mamy żadnej przyszłości, że te silosy na te żniwa powstaną, czy te wiaty. Niestety, mówię, jeśli chodzi o rządzących, jeśli mają jakiś problem odnośnie politycznym, bardzo szybko to przelewają, z dnia na dzień ustawa zostaje przez noc przegłosowana, prezydent podpisuje, a jeśli chodzi o rolników, zostało to wszystko odsunięte na tor boczny, nikt się nami nie przejmuje. Rząd obiecuje bardzo dużo. Są obiecywane dopłaty do transportu, obiecywane dopłaty do skupu, do kredytów. Z tego, co jest obiecane, tak naprawdę fizycznie, realnie nie dzieje się nic. Nikt nic nie wie na ten temat, ani agencje, ani żadne inne organy. My tutaj, jak stoimy, już mamy tego wszystkiego bardzo dość. Jesteśmy tą sytuacją bardzo zmęczeni. Zależy nam na tym, żeby załatwić tą jedną sprawę. Nie chcemy zamknąć rynek na import zbóż z Ukrainy. Mieliśmy bardzo ciężki rok, pisialiśmy bardzo drogo, nawozy były bardzo drogie, a rząd swoją polityką dobija nas po tym wszystkim, co nas spotkało. Dlatego przyszliśmy tutaj dzisiaj i będziemy organizować strajki. Pierwszy strajk odbędzie się w środę na granicy w Medyce, ale będziemy też strajkować dłużej. Nie zostawimy tej sprawy. Jak będzie trzeba, będziemy strajkować w Rzeszowie, w innych miastach. Zwracam się tutaj też do rolników z całej Polski, bo tutaj jak wszyscy stoimy, mamy znajomych w różnych miejscach, jeździmy po Polsce. Wszyscy mówią, że jest źle, wszyscy widzą, że jest źle, ale jeszcze sytuacja nie wszędzie dorosła do tego, żeby stanąć, zastrajkować, powiedzieć, że jest źle. Naprawdę, nie bójcie się, wyjdźcie na ulicę, dołączcie do nas. Ci, którzy są tutaj z okolic Podkarpacia, mieszkają niedaleko, zapraszamy do nas na strajk. Jeżeli ktoś jest gdzieś skądinąd, organizujcie się. Jeżeli my teraz tego nie zatrzymamy, to po wyborach możemy zapomnieć, że cokolwiek zrobimy. To od nas zależy, jeżeli postawimy się, to załatwimy tą sprawę. Minister rolnictwa obiecał położyć głowę. Ja chcę powiedzieć, że rolnicy z Podkarpacia już ostrzą topór na głowę ministra Telusa. Zrobiono jakąś szopkę, jakieś cztery tiry przejechały wielką kolumną w mediach, to było mocno nagłośnione, a dzisiaj słyszymy, że za plecami dalej, ta pszenica dalej wjeżdża, bo ktoś jakieś chore umowy miał wcześniej i tak dalej. Przecież to jest wszystko grubymi nićmi szyte. Nie udało się sprzedać wszystkiego, jest bardzo duży problem. Na naszym tutaj terenie, na powiecie rzeszowskim, jedynie Elewar, państwowa firma, spółka Skarbu Państwa, na dzień dzisiejszy płaci pszenicę po 570 zł. Proszę Państwa, to jest poniżej godności, poniżej kosztów produkcji, nie mamy nawet o czym mówić.
rzepak 1470 jest taka cena dzisiaj. Co będzie w żniwa? Co będzie w żniwa? Tamtego roku o tej porze pszenicę konsumpcyjną sprzedawałem po 1700 zł. Dzisiaj 570. Zastosowaliśmy najdroższe w historii nawozy. Wypaliliśmy najdroższą w historii ropę. Kredyty, koszty. No to jest po prostu porażka. Rząd nie ma żadnej perspektywy, co będzie. Chcą nas uspokoić jakimiś pseudo obietnicami, pseudo dopłat i tak dalej. Czy ktoś wziął choć jedną złotówkę do tej pory? Nikt nie wie, na jakich zasadach to będzie i tak dalej. A przed nami żniwa. Za półtora miesiąca mamy pierwsze żniwa rzepakowe. Nikt nie tworzy jakiegoś systemu za koleją, żeby zabezpieczyć polskie rolnictwo na żniwa w przyszłym roku i tak dalej. Ktoś powiedział, to jest początek końca polskiego rolnictwa. Jeśli Ukraina, a prędzej czy później to się pewnie stanie, wejdzie do Unii Europejskiej, to polskie rolnictwo leży. Polskie rolnictwo leży. I nikt nie ma w tej chwili jakiegoś rozwiązania, lekarstwa na tą całą sytuację. Zacząć po prostu prowadzić dokładnie podmiotową politykę, a nie przedmiotową. Po prostu być tutaj w pewnym sensie niezależnym i starać się o własny interes bać w końcu, a nie tylko wykonywać czyjeś. Proste. Wiadomo, że... Dokładnie tak. W pierwszej kolejności polskie rolnictwo. Wie pan, ja tam usłyszałem taką opinię wśród rolników. Jak się u sąsiada gospodarstwo rolne pali, nie daj Boże, to ja w ramach solidarności ja się nie będę wieszał. Wie pan, o co chodzi? Trzeba pomóc odbudować i tak dalej. Ale w pierwszej kolejności musimy dbać o nasz polski po prostu interes. Tam trzeba pomóc, wiadomo, bo jest wojna i tak dalej. To jest nieprawda, że zatrzymane jest zboże z Ukrainy, że nie płynie. Ja mieszkam po linii prostej do granicy, mam 2 kilometry i z własnego ogrodu widzę, jak płynie to zboże tirami. I to nie 5-10 sztuk, tylko 20-50 sztuk i są chronione przez nasze państwo. Jest chronione, a my tego nie możemy zatrzymać. I to jest farsa, co mówił rządzący, że zboże jest zatrzymane. Cały czas jedzie i to nocą, dniem, 24 godziny na dobę. Dzisiaj jadąc tutaj autostradą, to widzieliśmy kolumny po 50 wirów na raz jedzie w stronę Ukrainy, czyli one wracają na pusto i jadą z powrotem. To jest naprawdę, my nie możemy, my dzisiaj mamy więcej niż połowę magazyny zapełnione zbożem. Nie możemy tego sprzedać, bo nasze koszty produkcji nas przewyższają, nawet nam nie zostaje na chleb tak naprawdę. Będziemy musieli w przyszłym roku, bo ten rok to jest decydujący dla naszego gospodarstwa. To, co się stanie w tym roku, to większość gospodarstw prawdopodobnie może upaść, bo my nie będziemy mieli za co przetrwać przyszły rok. Wszystkie koszty poszły do góry, a ceny są najmniejsze. Ja gospodarzę 6 rok, ale prędzej gospodarzył mój ojciec całe życie. Nigdy, ja nie pamiętam, żeby za takie pieniądze sprzedawać pszenicę. Miasto myśli, że my dostajemy kolosalne pieniądze. My do tej pory nic nie dostaliśmy, gdyż sprzedaliśmy pszenicę za bezcen, bo była obiecana, że będzie droższa. Byłam w Łańcucie 27 sierpnia. Lipca. W Łańcucie było spotkanie z ministrem rolnictwa, gdzie zapewniał rolnicy, przytrzymujcie to zboże, przytrzymujcie, no i co? I dalej nam teraz obiecują, zawiajcie silosy, będziemy wam 50 tysięcy dopłacać. No ale na jakich warunkach? My nic nie wiemy. No to tak wszystko palcem po wodzie. Jesteśmy w wielkiej niepewności i po prostu nie wiemy, jak to dalej pójdzie, czy my jesteśmy po prostu przygotowani. Ktoś o nas pomyślał, żeby to rolnictwo nasze wygasić, żeby tylko kwiatki miododajne i tyle. To wszystko jest absurd. Dużo się biło pianem, my to strajkujemy przygodowo już od marca, a tu się w ogóle nic nie dzieje w tym kierunku. My jesteśmy dalej oszukiwani, nie? Jak pan zamówił silos przykładowo w kwietniu, by pan zamówił, a dzisiaj do realizacji, no goście są już kasy, a my nie mamy tych pieniążków, bo nie wiemy, czy będziemy ze swoich płacić stricte, czy państwo nam dołoży tego interesa. Z tego, co widzimy, raczej nikt nam do tego nie dołoży, z tego względu, że nigdy nie zostało jeszcze nic wyrażone. Mówię, Lex Tusk, ustawa weszła z dnia na dzień, prezydent podpisał, ale nasze rozporządzenie odnośnie rolnictwa, czy po prostu tych silosów, nikt nic nie wie, także to wszystko jest powietrze. Jeszcze na domiar tej całej sprawy poróżniono rolników.
pierwsza dopłata od 1 do 15 kwietnia, jeśli chodzi o 825 zł, później chodzi 2200 od kwietnia do maja i od maja do czerwca wychodzi 3000, ale reasumując, ja nie wiemy, czy my w ogóle dostaniemy 800 zł, bo jak to się rozleje na wszystkich kurczę rolników, to to będzie absurdalna jakaś kwota. Że teraz tak się dzieje, bo teraz się wszystko chce dawać, jałmużnę. Ja nie chcę, żeby mi ktoś coś dał, bo jak powiedział Witold, kraj, którym daje się jałmużnę, jest krajem, nie jest krajem wolnym. Więc ja uważam, że jeśli mi ktoś daje, ja chcę sobie normalnie, przez tyle lat pracowałem, bo pracowałem też i za pracę chcę, żeby mi nikt nie dawał jałmużny, tylko żebym to, co ja sobie zarobił. Nie wiemy w związku z tą sytuacją, co mamy dalej robić. Czy mamy już, nie wiem, się za granicę za robotą rozglądać, czy jak nabieraliśmy, najpierw mieliśmy pewne rzeczy obiecane, zainwestowaliśmy, wzięliśmy kredyty, pobraliśmy różne dopłaty i teraz jesteśmy, za przeproszenie, w czarnej, nie będę kończył. Dziurze. Tak? No ale dziurze, tak. No i chcemy jakiegoś rozwiązania tej sprawy w końcu, no bo żeby to jakoś z jajami to trzeba rozwiązać, tak? W końcu od tego tam w rządzie jesteście.